Okej, więc diabeł Boruta, jeden z diabłów polskich, jest przedstawiany różnie. Według podań można przyjmować różne postacie, dlatego u mnie wygląda tak. Wiadomo, że diabły uwielbiają zabawę, muzykę, śpiew i przede wszystkim wszelkiego rodzaju trunki. Pewnego razu diabły Rokita i Boruta udali się do karczmy w Łodzi, no bo gdzie indziej, aby napić się miejscowego piwa. Ich pragnienie było wielkie, pili piwo za piwem. Karczmarz martwił się, czy jego goście mają na pewno na zapłacenie za serwowane napoje. Nie przyniosę wam kolejnego kufla, dopóki nie otrzymam zapłaty. Rokita zaśmiał się szyderczo, rzucił karczmarzowi kilka złotych monet, a teraz przynieś mi piwa. Gdy karczmarz wrócił wkurwiony z kuflami i próbował odebrać złote monety, okazało się, że wypalają one skórę prawdziwym ogniem. O kurwa. Karczmarz jęknął z bólu i słyszał tylko diabelski śmiech dochodzący z chmur dymu, unoszącego się tam, gdzie jeszcze przed chwilą siedzieli jego goście. Przyniesione piwo zostało oczywiście wypite, a po chwili po monetach nie było ani śladu. Karczmarz rzekł po raz drugi, o kurwa. Innym razem, dawno, dawno temu, bogaty kupiec z okolic Tarnowa potrzebował skarbnika. Szukał, szukał, ale nie mógł znaleźć. Kiedy porzucił nadzieję, pojawił się nieznajomy, który przedstawił się jako Iskrzycki. Nie wiem, czy się nadajesz do zarządzania pieniędzmi. Pozwól, że opowiem ci pewną historię o 500+. Po długiej rozmowie kupiec był zachwycony, że znalazł tak mądrego zarządcę. Szybko sporządził umowę, już ją podpisali, ale wręczając umowę Iskrzyckiemu, kupiec zauważył, że mężczyzna ma pazury zamiast paznokci. Przerażony odwołał całą umowę, ale diabeł nie dawał się zwolnić. On stwierdził, że umowa raz podpisana pozostaje ważna i musi być przechowywana aż do daty wygaśnięcia. Sąsiedzi mówili jednak, że żona kupca trzymała diabła w domu, bo dostawała od niego darmowe pieniądze. Kobieta nie mogła znieść plotek i przekonała męża, by zmienić dom na jakiś czas. Po namyśle kupiec zgodził się i znalazł dom nad Wisłą. Po cichu spakowali się i odjechali, zadowoleni, że diabła w chuja zrobili. Nie no, rymy mi nie wychodzą. Jechali długo i długo i potem zatrzymali się na odpoczynek na skraju lasu. Było już ciemno, a wśród drzew słychać było szmery nocnego życia leśnego. Gdy nagle żona kupca krzyknęła, przestraszona, tył powodu dobiegł znajomy głos. Nie bój się pani, Iskrzycki z tobą. Zdumiona para uznała, że nie ma sposobu na pozbycie się diabła i wrócili do domu, gdzie zamieszkali razem z diabłem. W harmonii, aż do zakończenia umowy. I jej przedłużenia. I kolejnego przedłużenia. I kolejnego. I kolejnego. A jak chcecie więcej legend słowiańskich, to też piszcie.